Panie Stasiu, zimno na dworze, jeździć się nie da. Co z motorkiem zrobić? Coś wymyślimy, młody. O wasze oraz nasze maszyny i ubrania nie tylko podczas zimowania zadba S100, producent chemii do motocykli i odzieży, dzięki któremu powstał ten odcinek. Panie, a ten filtry i olej to zmieniać, nie zmieniać? Tutaj jest napisane co 30 dni albo 200 litrów. Panie, ale tu chyba 200 litrów nie wejdzie. A to model Duffy? A to nie ten filtr. Odwieczna zagadka, czyli olej wymieniać po skończonym sezonie, czy zaraz przed rozpoczęciem nowego. W trakcie sezonu, gdzie silnik pracuje, a my pokonujemy kolejne kilometry, wskutek spalania benzyny, do oleju silnikowego dostają się różne niechciane substancje, takie jak różnego rodzaju siarczanki. Są to substancje, które mogą negatywnie wpłynąć na nasz motocykl, więc jak łatwo się domyśleć, olej lepiej wymienić zaraz po skończonym sezonie, żeby motocykl, jak będzie stał przez 2, 3, 4 miesiące, miał czyściutki olej właśnie bez tych substancji, które mogą go uszkodzić. Więc po skończonym sezonie wymieniamy olej na nowy, nie zapominając o filtrach. Kierowniku, a jak dbać o te opony? A po co? Ja o swoje nie dbam. I tutaj, jeśli motocykl stoi u nas w garażu, mamy nóżkę centralną lub specjalne podnośniki, nie ma większego problemu. Wrzucałem motocykl na podnośniki, opony nie mają żadnej styczności z ziemią i co za tym idzie, się nie odkształcają. Natomiast jeżeli zimujecie motocykl na kołach, to warto zadbać o dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą jest odpowiednie ciśnienie w oponach. Po drugie, od czasu do czasu, czyli nie wiem, co tydzień, dwa tygodnie, jak często chcemy, przestawiamy motocykl, żeby styk opony z podłożem się zmieniał. Dzięki temu nasza opona nie zrobi się kwadratowa. Jak zaleje, to czy coś się stanie? Odpowiedź jest prosta. Jeśli mamy w naszym motocyklu metalowy bak, zalewamy go do pełna pod sam korek. Dzięki temu unikniemy jakiejkolwiek korozji w naszym baku. Po prostu samo paliwo zabezpieczy bak. Jeżeli macie nowszy motocykl i bak jest wykonany z różnego rodzaju tworzyw sztucznych, no to tutaj nie ma za dużej różnicy, czy zalejecie go do pełna, czy też nie, ponieważ samym bakiem nic złego się nie stanie. Szeryfie, a z tym łańcuchem to coś zrobić? Czymś to czyścić, czymś smarować? Czasami można. Jeżeli wasz motocykl jest wyposażony w łańcuch, to warto również zadbać o jego prawidłowe działanie. Nie dbając o łańcuch, możemy go doprowadzić do takiego stanu, że zrobi się sztywny i przestanie dobrze funkcjonować. Więc zanim odstawimy nasz motocykl, pamiętajcie o tym, żeby go bardzo dobrze wyczyścić i nasmarować. Uważać na opony i uważać na tarczę hamulcową. Ojej. Kierowniku, a co z akumulatorem? Co z tym prądem? To nie diesel, to na zapych można. Żeby wiosną nie spotkała nas przykra niespodzianka, warto zadbać o akumulator w naszym motocyklu. Więc jeżeli motocykl trzymacie na zewnątrz, gdzie temperatury są niższe, warto taki akumulator z motocykla wyciągnąć i schować go w ciepłe i suche miejsce. Pamiętajcie o tym, że warto również go podłączyć do jakiejś ładowarki, prostownika lub co jakiś czas sprawdzać naładowanie tego akumulatora. Jeśli natomiast nasz motocykl będzie stał w miarę ciepłym miejscu, w garażu, gdzieś gdzie temperatura nie spadnie poniżej 15 stopni, tutaj wystarczy, że tylko odepniemy klemy od naszego akumulatora. Tak, odepniemy klemy. Dlaczego? Ponieważ urządzenia, które do niego podepniemy, takie jak jakieś ładowarki czy gniazdka USB, nadal mogą pobierać z tego akumulatora prąd, więc pamiętajcie, że warto to odłączyć i też od czasu do czasu sprawdzać jego naładowanie. Jeśli dotarliście do tego momentu filmu, to wpiszcie w komentarzu zimowanie. Kierowniku, a czym takiego brudasa czyścić? Warto w ogóle? Mam coś do tego, ale czarny to kolor? Chyba tak. A to do białego jest, ale myślę, że to się nada. Podobnie jak w samym sezonie warto mieć motocykl, tak samo przed odstawieniem motocykla do dłuższego postoju, dłuższego zimowania, dłuższego snu, warto go dobrze umyć. Dlaczego? Ponieważ lepiej teraz go umyć, niż na wiosnę cały motocykl skrobać. Ponadto różnego rodzaju zabrudzenia, błoto
może powodować dostanie się wilgoci do różnych elementów waszych motocyklów, więc tym bardziej warto go przed okresem zimowania dobrze wyczyścić, wysuszyć i najlepiej też zaimpregnować. Kierowniku, a taki pokrowiec to przydatny? Ta plandeka? To chyba na mojego żuka. Pokrowiec to dodatkowe zabezpieczenie nie tylko przed kurzem, ale także przed sąsiadem. Jeżeli macie pokrowiec, zmniejszy to ryzyko jakichś zarysowań w garażu lub po prostu mniej kurzu będzie się na nim zbierać. W przypadku, kiedy motocykl jednak będzie stał na dworze, w niskiej temperaturze i przy złych warunkach atmosferycznych, możemy się zastanowić nad namiotem dla motocykla, który ma stelaż i który dużo lepiej będzie chronił ten motocykl. Więc jeśli chcecie, żeby motocykl w przyszłym sezonie tak samo dobrze działał jak w tym poprzednim, to zastosujcie się do tych kilku prostych porad i wszystko będzie śmigać jak w szwajcarskim zegarku. Pamiętajcie również o tym, żeby komentować, żeby wbijać na nasze social media, na nasz portal i oczywiście nasz główny kanał. Do zobaczenia! Nara, nara. Ach, tak pachnie. 6 zł, 10 groszy. Ach, zapach pieniędzy.